Dziękuję za zaproszenie Państwu, za przybycie. Chcę opowiedzieć Państwu o nowym myśleniu. Wykład będzie improwizowany, co wiąże się z ryzykiem zarówno dla wykładowcy, jak i dla słuchaczy, ale uznałem, że tak może być mniej martwo. A Państwo wiecie, że ukrywany zawsze przez Kościół ósmy grzech główny to jest nudziarstwo. Nie wolno nudzić. Owo nowe myślenie nie jest nowe. Albowiem jako projekt radykalnie nowego filozofowania pojawiło się około 100 lat temu. A więc co? Starość. Otóż nie, proszę Państwa. W filozofii czas płynie wolno. Trzeba to szczególnie głośno powiedzieć dla studentów. Bo jeżeli, ja wiem, porównamy rydwan antyczny z bolidem Formuły 1, no to jest przepaść. Ale proszę Państwa, Platon był tu niedawno. Jeżeli Państwo, ja wiem, prowadzicie mikrobiologię i macie coś ciekawego do powiedzenia, to natychmiast musi opublikować artykuł, bo was ktoś uprzedzi i na zaś będzie za późno. A jeżeli napisaliście tekst filozoficzny, co do którego macie nadzieję, że jest istotny, śmiało można go włożyć do szuflady, wyciągnąć za 5 lat i sprawdzić, czy żyje. Powtarzam, w filozofii czas biegnie wolno. To w technice, technologii pędzi. My żyjemy się w czasach kultu techniki, co również, że tak powiem, przedostaje się do filozofii, w ramach której uprawia się badanie technik myślenia. Ale badanie technik myślenia nie może zastąpić filozofowania. To nie jest najlepszy przykład. Ale porównujcie Państwo, co się dzieje pomiędzy owym wspomnianym rydwanem a współczesnym samochodem wyścigowym, a co się dzieje pomiędzy tragedią grecką a współczesnym dramatem. Jeśli tu się przepaść, to może w drugą stronę. Ale filozofia nie jest sztuką, ani też nie jest techniką. Jest jeszcze inaczej. Zatem, krótko mówiąc, 100 lat to mało. Prawdziwe dzieła filozoficzne, żeby zostały przyswojone, nie tylko przeczytane, co przyswojone, zasymilowane, potrzebują 100-200 lat. O Kancie można zaryzykować, że jest przeczytany i jak gdyby zasymilowany. Ale co do Hegla już bym się wahał. Jest wiele wybitnych filozofów XIX wieku i XX wieku, którzy moim zdaniem nie są jeszcze dobrze do końca przeczytani. Zatem te 100 lat to jest niewiele. Tym bardziej, że żyjemy w epoce uniwersytetów jako zakładów produkcyjnych, które masowo produkują tytuły i w związku z tym masowo też produkują artykuły, książki i tak dalej. A owo nowe myślenie jest kiepskim materiałem. Nie nadaje się do tych zakładów produkcyjnych. Więc powiecie, przychodzi nowa moda, trzeba garnitury uszyć na nowo, ale nie każdy materiał się nadaje. Otóż to nowe myślenie jest takim materiałem, które nie nadaje się za bardzo na tą obróbkę uniwersytecką. Żeby Państwu pokazać, że owo nowe myślenie nie pojawia się ni stąd, ni zowąd, znikąd, tylko jakby logicznie wynika z dziejów myślenia filozoficznego, zaproponuję Państwu pewnego rodzaju schemat, z pomocą którego da się ukazać, jak gdyby logiczne wynikanie owego projektu nowego myślenia do czasowych dziejów. Na ten schemat wpadłem, kiedy porównywałem język metafizyki Arystotelesa z językiem medytacji o pierwszej filozofii Kartezjusza. Dla Greków podstawowym pytanie było pytanie o byt, o to, co jest. Jakie musi być to, co jest, aby mogło być? Formuły zdaniowe A jest B, A jest, A nie jest. Były podstawowymi formułami. I wydaje mi się, że nie ryzykujemy wiele, jeżeli powiemy, że pierwszym słowem, pierwszej filozofii jest.
Ponieważ to zdanie brzmi tutaj paradoksalnie, to poproszę o następny slajd. Pierwszym słowem, pierwszej filozofii, pierwsza filozofia, to Państwo wiecie, protofilozofia, czyli metafizyka inaczej, pierwszym słowem tej pierwszej filozofii jest. Grecy badali to, co jest. Badali od strony metafizycznej. To wydaje się w ogóle być nieciekawe. Znaczy, taka konstatacja, prawda? Ale jeżeli Państwo weźmiecie teraz do ręki medytację o pierwszej filozofii Kartezjusza, no to jako żywo widać, poproszę następny slajd, że pierwszym słowem drugiej pierwszej filozofii jest jestem. Jest w ogóle jest problematyczne. Nie wiadomo, czy cokolwiek jest. Ale to, że jestem, to jest pewne. To jest dla Kartezjusza punkt wyjścia. Poproszę następny slajd. I teraz mamy, proszę Państwa, dwie te tezy. Pierwszym słowem pierwszej filozofii jest. Pierwszym słowem drugiej pierwszej filozofii jest jestem. Jak patrzymy na to, to przychodzi nam do głowy, że być może filozofia odmienia bycie. Mamy trzecią osobę i mamy pierwszą osobę. Brakuje drugiej. Państwo rozumiecie, jaka jest różnica pomiędzy pierwszą tezą a drugą? Jaka jest różnica pomiędzy filozofią typu arystotelesowskiego a filozofią typu kartezjańskiego? To nie jest ten sam sposób myślenia. To nie jest ten sam punkt wyjścia. Jeżeli jest tak, że filozofia może nie całkiem nawet świadomie odmienia bycie, no to brakuje jeszcze trzeciej tezy. Poproszę o następny slajd. Pierwszym słowem trzeciej, pierwszej filozofii jest jesteś. Ta filozofia zaczyna od jesteś. O ile filozofia kartezjańska popadała w ja, w ego, a jej jakby kulminacja w kosmologiach Husserla nieprzypadkowo nazywana była egologią, to nastąpiło zupełne zapomnienie o ty. Paradygmat arystotelesowski również nie był w stanie wyróżnić specyfiki ty, że ty jesteś. To dla filozofii wydaje się coś dziwacznego. Ale z drugiej strony ci filozofowie, którzy wystąpili z tą ideą nowego myślenia, raczej byli zgodni co do tego, że ty jest pierwotny wobec ja. Że ja nigdy nie uzyska samoświadomości ja, jeżeli wcześniej nie ma ty, które się do niego zwraca, które go dotyka, które się o niego troszczy, które go nazywa. Teraz poproszę następny slajd. I teraz mamy wszystkie trzy te tezy, proszę Państwa. I teraz mam nadzieję, że udało mi się Państwu pokazać, że ten nowy paradygmat, paradygmat drugiej osoby, nie jest czymś jak gdyby przypadkowym, nieusprawiedliwionym, tylko że jak gdyby w historii pojawiło się na niego miejsce, pojawił się czas, w którym mógł się wyartykułować. Teraz poproszę o następny slajd. Filozofia trzeciej osoby, ten paradygmat trzeciej osoby, filozofia jest, to filozofia przedmiotowa, filozofia obiektywności. Ona bada byt jako byt. Filozofia pierwszej osoby, filozofia jestem, to filozofia podmiotowa, filozofia subiektywności, czy filozofia podmiotowości. Rozumiemy różnicę? Poproszę o następny slajd. Filozofia drugiej osoby, filozofia jesteś, to tak zwana filozofia dialogu. Dlaczego jest tam znak zapytania? Dlatego, że to jest zła nazwa. To jest nazwa myląca. Kiedy tak zwani filozofowie dialogu poruszali swoje pierwsze teksty w latach 20, bardzo często używali pojęcia nowe myślenie. To jednak się nie przyjęło. Przyjęła się filozofia dialogu. Trochę temu jest winny Martin Buber. I ta filozofia dialogu jednak
prowadzi do nieporozumień, których często ja padam ofiarą. Poproszę o następny slajd. Dlaczego? Dlatego, że filozofia dialogu, paradygmat drugiej osoby, jesteś, nie jest filozofią dialogu. Rozumiecie Państwo ten zapis? Istnieje filozofia, która, tradycyjna filozofia, która za przedmiot może wziąć cokolwiek. Mamy wprawdzie filozofię historii, filozofię sztuki, filozofię wartości, co tam jeszcze, ale mamy też filozofię pieniądza, różne filozofie. Można powiedzieć, że to jest pewna matryca, filozofia X. Istnieje społeczny fenomen dialogu, dialogu między kulturami, dialogu między religiami, dialogu między ideologiami, jeśli to w ogóle możliwe. I teraz filozofia dialogu, ta druga, miałaby badać ten społeczny fenomen dialogu. A to nie jest żadne dobre myślenie. To jest tradycyjna filozofia, która oprócz badania wartości, badania, nie wiem, co tam Państwo chcecie, możecie podstawić pod to X, teraz chce zbadać fenomen dialogu. Otóż ktoś, kto próbuje iść za owym nowym myśleniem, nie jest filozofem dialogu w tym trywialnym rozumieniu. Dlatego byłoby dobrze odwrócić, jak gdyby zawrócić z tej drogi i stosowania tej nazwy filozofii dialogu. Poproszę o następny slajd. Teraz, proszę Państwa, przyjrzymy się bliżej tym trzem sposobom filozofowania. Istnieje klasyczny podział władz człowieka, tak zwany trójpodział, na rozum, wolę i uczucie. To jest sprawa względna, jeszcze się nad tym zastanowimy. W razie ten podział zastajemy. No i trzeba powiedzieć w ramach tego podziału, że dla tej filozofii przedmiotowej, filozofii trzeciej osoby, filozofii jest, podstawową władzą człowieka jest rozum. O boskości człowieka świadczy rozum. Iskra boska, nasza iskra boska to rozum. Dla filozofii podmiotowej, filozofii kartezjańskiej, podstawową władzą człowieka jest wola, co może trochę dziwić. Bo pamiętamy z lekcji szkolnych, że Kartezjusz to racjonalista. Ale proszę Państwa, poczytacie dokładnie, to nie rozum świadczy o podobieństwie człowieka do Boga, tylko właśnie wola. A bowiem rozum nas jest ograniczony, a wolę według Kartezjusza mamy nieograniczoną. Wola jest jak gdyby nasza, tak jak boska. Niczym nie ograniczona. To nas trochę dziwi, ale musicie Państwo mi uwierzyć, w razie czego mogę podać konkretne cytaty z medytacji, z zasad filozofii Kartezjusza, z listów, gdzie on podkreśla, że naszą nieograniczoną władzą, która równa nas Bogowi, jest wola. A to, że u Kartezjusza znajdujemy tak zwaną woluntarystyczną teorię sądu, no o tym wie więcej każdy. Ta filozofia, która zaczyna się od owego ja jestem, popada, proszę Państwa, może to nie jest właśnie słowo, stawia na wolę. Może Państwo sobie przypominacie, że kiedy Faust próbuje na nowo przetłumaczyć prolog Ewangelii Świętego Jana, Państwo wiecie, na początku był logos. A Faust powiada, nie, to niemożliwe, żeby myśl, słowo miało taką wagę. I kończy na czym tą próbę nowego tłumaczenia? Na początku był czyn. I przy następnym kroku stanie się jeszcze bardziej wyraźne, dlaczego ta filozofia podmiotowa, filozofia pierwszej osoby, jak gdyby stawia na wolę. Dlaczego podstawową władzą człowieka jest nie rozum, a jednak wola. Ale jeszcze powiem, że filozofia dialogu, filozofia drugiej osoby, filozofia jesteś, stawia na uczucie. I tu znowu jest problem. A powiem, proszę Państwa, uczucie ma złą prasę, powiedzmy szczerze, w filozofii.
To w ogóle jest coś nędznego. Ale nawet jak przeczytamy traktat o namiętnościach Kartezjusza, to zobaczymy, że w tym dystansowaniu się filozofii od uczuć jest pewne pęknięcie, pewna rysa. Ale najlepszym przykładem jest Kant, co wymaga jednak uważnego czytania. Dlaczego? Kant jest w pełni świadom, że żaden czysty rozum, żadna, nie wiem jak jasno i wyraźnie pojęta idea, żadne czysto myślane prawo moralne nie jest w stanie wywołać nawet najmniejszego odruchu woli. Nie ma takiego przełożenia. Kant wielokrotnie mówi, że nie w żaden sposób mogę pojąć, jak prawo, to czysto rozumowe prawo, ma poruszyć wolę. Porusza. A w jaki sposób? Poprzez uczucie. Ale Kant ma problem, albowiem uczucie zostało spasponowane. I on nie zamierza specjalnie tego, jak gdyby odkręcać, mówiąc Sylwia. Ale Kant konstruuje koncepcję uczucia metafizycznego, który nazywa się poszanowaniem, szacunkiem. I jeżeli my czysto myślowo poznajemy prawo moralne, ale ono nie wzbudza nas uczucia poszanowania, uczucia szacunku, jest uczucie natury empirycznej, takie, że tak powiem, reakcyjne. To jest uczucie, które Kant nazywa właśnie metafizycznym. Ale bez szacunku do prawa moralnego wola nie zostanie przez prawo poruszona. To są rzeczy, które jak gdyby są mało popularne. I jak się czyta chociażby uzasadnienie tych moralności, to łatwo to przeoczyć, ale to są rzeczy ewidentnie przez Kanta pokazane. Pomiędzy rozumem a wolą konieczne jest zapośredniczenie poprzez uczucie. Również fenomenologia wartości, szczególnie u Schellera i Hartmana, jest świadoma tego, że poruszenie człowieka następuje poprzez czucie wartości. Nie poprzez teoretyczne poznanie ich treściowej zawartości, że można się nauczyć na pamięć, co to jest sprawiedliwość, recytować o dowolnej porze definicję sprawiedliwości. Ale jak się nie czuje, że ta sprawiedliwość jest wartością, jak się nie ma poczucia sprawiedliwości, no to ta wartość nie porusza woli człowieka. I Scheller mówił o czującej wiedzy. My na gruncie języka polskiego używamy w takich kontekstach słowa nie uczucie, a poczucie. Trzeba mieć poczucie sprawiedliwości. Trzeba mieć poczucie odpowiedzialności. To są fenomeny, które przynależą do szeroko rozumianego uczucia. Otóż filozofia drugiej osoby jak gdyby stawia na uczucie. Za chwilkę jeszcze wrócimy do tego trójpodziału i spróbujemy go troszeczkę zakwestionować, ale poproszę na razie o następny slajd. Teraz, proszę Państwa, będziemy się zastanawiali nie co jest podstawową władzą człowieka, tylko jaka jest jego podstawowa funkcja. Owo ergon, jak to nazywa Aristoteles. Więc dla tej metafizyki klasycznej, dla filozofii przedmiotowej, filozofii trzeciej osoby, oczywiście tą podstawową funkcją człowieka jest myślenie, poznanie. Ale dla filozofii subiektywności, filozofii podmiotowej, filozofii ja, to jest wybór i czyn. Również sąd, prawdziwy czy fałszywy, jest efektem wyboru i efektem woli. Takiego, a nie innego zadecydowania. Natomiast podstawową funkcją człowieka dla tej filozofii drugiej osoby, filozofii dialogu w cudzysłowie, jest odpowiadanie. Co to jest? Na razie nic o tym nie będę mówił. Poproszę o następny slajd. I teraz, proszę Państwa, do tego trójpodziału dochodzi podstawowa wartość. Dla filozofii przedmiotowej, dla filozofii jest, podstawową wartością jest prawda. I nieprzypadkowo, zanim przyjęła się nazwa filozofia, obowiązywała w Grecji nazwa aleteiologia, czyli nauka, wiedza o prawdzie.
Dla filozofii podmiotowej, filozofii jestem, podstawową wartością jest wolność. Proszę Państwa, co najmniej od czasu renesansu wszyscy kroczymy ochoczo pod sztandarami wolności. Też nie bardzo wiadomo, co to jest. Ale ciągle jakby działa. Natomiast podstawową wartością dla filozofii drugiej osoby, filozofii jesteś, jest odpowiedzialność. Tylko trzeba pamiętać o tym, proszę Państwa, że my jeszcze nie wiemy, co jest odpowiedzialność. I odpowiedzialne słowo, które używamy na co dzień, to jest coś innego. I teraz, proszę Państwa, pokazałem Wam, jak do każdych z tych paradygmatów można przypisać podstawową władzę, podstawową czynność i podstawową funkcję i podstawową wartość. Gdyby teraz wrócić do tego pierwszego trójpodziału, no to proszę Państwa, jak funkcjonują takie podziały? To powiedzmy sobie szczerze, to są podziały sztuczne. To są podziały zrobione w celach, ja wiem, badawczych. One pozwalają coś wyróżnić, coś oddzielić przeanalizować. Ale czy naprawdę Państwo sądzicie, że jakiś Wasz akt osoby, jakieś zachowanie, jakieś postępowanie może być czysto rozumowe, albo czysto wolicjonalne, albo czysto emocjonalne? Czy raczej nie jest tak, że każdy nasz akt jest jednym i drugim i trzecim? Można sobie mówić o dominancie rozumowej, czy wolicjonalnej, czy emocjonalnej. Ale te czyste akty są abstrakcją. Konkretny, rzeczywisty człowiek nie dokonuje takich czystych aktów. Ja nie chcę, że tak powiem, w całości zawiesić tego podziału, ale chcę jakby wzbudzić wątpliwości. To samo dotyczy tych podstawowych wartości. No przecież prawda, to jest co innego, wolność co innego, odpowiedzialność co innego, każdy to wie. A może jednak nie. Proszę Państwa, ten paradygmat kartezjański nie wyrugował paradygmatu aristotelewskiego. Zaczął z nim jakoś współżyć. Nie chcę też powiedzieć, że to nowe myślenie ma zupełnie wyeliminować poprzednie sposoby myślenia. Ale być może one się powinny jakoś uzupełniać. Na razie dzielą je te podstawowe władze, podstawowe funkcje, podstawowe wartości. Nie jest łatwo pokazać, proszę Państwa, że prawda i wolność to samo. Ale byli filozofowie, którzy dochodzili do tego wniosku. Na przykład na gruncie tak zwanej prawdy egzystencjalnej Seren Kierkegaard. Prawda zbliżała się do wolności. To się da pokazać. A wolność i odpowiedzialność? No proszę Państwa, w punkcie dojścia są tym samym. To oczywiście musi dziwić, ale żeby Państwu na prosty przykładach pokazać problematyczność tych i wszelkich podziałów, to może Państwo pamiętacie, ale Aristoteles dawał taki przykład. Dwóch ludzi się spiera i jeden powiada, że to jest klęska, a drugi powiada, że jest wypukła. To nie ma sensu, dlatego że jeden patrzy z tej strony, drugi patrzy z drugiej strony. Ich patrzenie jest zbyt jednostronne. Przecież patrzą na to samo, prawda? Przekonującym przykładem może być coś takiego, że jeżeli ja osiadłem w dole rzeki i jestem po jej lewym brzegu, a wy po prawym brzegu, no to ja jestem lewobrzeżny, wy prawobrzeżny. Możemy budować mosty, ale to i tak nie zmienia, że jestem lewobrzeżny, wy jesteście prawobrzeżni. I co z tym fantem zrobić? Można pójść w górę rzeki i cały ten podział traci sens przy źródle. Niektóre podziały w filozofii tak właśnie funkcjonują, że są jak gdyby usprawiedliwione w dole rzeki. Ale gdyby cofnąć się do źródła, tracą sens. We wspomnianej przeze mnie już heurologicznej filozofii wartości, szczególnie Nikolaj Hartmann, wykazywał antynomiczność niektórych wartości. To znaczy, że bywają takie pary wartości, których nie da się równocześnie urzeczywistniać. Że urzeczywistnienie jednej oznacza nieurzeczywistnienie drugiej. A jak Państwo pamiętacie, owe aksjomaty aksjologiczne Schrödera, to nieurzeczywistnienie wartości pozytywnej samo jest wartością negatywną. Takimi wartościami antynomicznymi według Hartmanna jest miłość i sprawiedliwość. Sędzia nie może być miłosierny, jak ma być sprawiedliwy. A miłość jest niesprawiedliwa. Każdy niekochany to potwierdzi. I teraz
jeżeli uznaje wartość miłości, to nie użyć istnienia wartości sprawiedliwości, czyli jakąś wartość negatywną zarazem. Tym polega paradoksalność, nasza paradoksalność aksjologiczna i na odwrót. Otóż Hartmann zakładał, że nas, jak on to śmiesznie nazwał, Werorgan, organ aksjologiczny, jest jeszcze kiepsko wykształcony, że kiedyś będziemy umieli spostrzegać, że miłość i sprawiedliwość są jedne. Ale na razie nie umiemy. Taką dobrą ilustracją jest to, co kiedyś pokazał Viktor Frankl. I znowu, to jak na początku Arystotelesa, tą wklęsłem dwójką, dwóch się spiera. Jeden mówi trójkąt, a drugi mówi głupiś, okrąg. No i mogą się spierać. A dlaczego się spierają? Bo ich myślenie jest zbyt płaskie. Bo ich myśleniu brak dodatkowego wymiaru. Gdyby weszli na ten wyższy wymiar, by spostrzegli, że to jest stożek. Tylko, że jeden widzi rzut na jedną płaszczyznę, a drugi na inną płaszczyznę. Ten widzi okrąg, a tamten trójkąt. A przecież to, na co patrzą, są jednym. Tylko myślą zbyt płasko. To jest też dobry przykład, który pokazuje, jak niektóre podziały i wynikające z nich spory są sztuczne i dają się przezwyciężyć poprzez to symboliczne pójście w górę rzęki. Nie wiem, jak jest, proszę Państwa, z tymi władzami, ale podejrzewam, że ja jako konkretny, żywy człowiek nie dokonuję czystych aktów myślowych, ani czystych aktów wolicjonalnych, ani czystych aktów emocjonalnych. W niektórych moich aktach jest dominanta tego, w niektórych dominanta tamtego, ale zawsze to jest cała istota zaangażowana, a nie tylko jedna z tych władz. Poproszę o następny slajd. I teraz, proszę Państwa, mamy takie zestawienie. Czy ono jest jasne? Mamy rodzaj filozofii pierwszej kolumny. Przedmiotowa, ten paradygmat jest, filozofia podmiotowa, paradygmat jestem i filozofia dialogu, paradygmat jest. Podstawowe władze, prozą, wola, uczucie, poczucie odpowiedzialności. Podstawowa funkcja, myślenie, poznanie, potem przy filozofii podmiotowej, wybór, stanowienie, czy przy dialogu odpowiadamy. No i te podstawowe wartości, prawda, wolność, odpowiedzialność. No, być może, że ładny schemat. Ale nie jest tak, że jestem do niego absolutnie przekonany, bowiem schematy powinny zawsze budzić nieufność. Ale dzięki temu schematowi można zobaczyć miejsce owego nowego myślenia, nazwanego niefortunnie filozofią dialogu. Najbardziej intrygujące jest pokazanie, że ten podział naprawdę wolność i odpowiedzialność jest jednak nieco umowny. Państwo wiecie, że zasadniczo uważało się, że wolność jest warunkiem odpowiedzialności. Że trudno pociągać do odpowiedzialności, mówić o odpowiedzialności w przypadku kogoś, kto jest pozbawiony wolności. Pojawili się filozofowie pierwszym taki był właśnie jeden z dialogików Eberhard Grisebach, którzy twierdzili, że jest na odwrót. Że odpowiedzialność jest warunkiem wolności. To samo twierdził potem, twierdzi Emanuel Levinas. Trochę dla nas dziwne. Że nie ma wolności bez odpowiedzialności. Starsi z Państwa może pamiętają takie quid pro quo, to był chyba rok 81, kiedy na gmachu jeszcze wtedy istniejącego Komitetu Centralnego wywieszono duży transparent. Nie ma wolności bez odpowiedzialności. Transparent ten miał tłumaczyć społeczeństwu, że nie zasługuje na wolność, bo jest nieodpowiedzialna. Więc towarzysze napisali wielkimi literami na samą Warszawę. Nie ma wolności bez odpowiedzialności. A wtedy w Gazecie Wyborczej, która już wychodziła ten czas, na całą stronę pierwszą było napisane: nie ma odpowiedzialności bez wolności. No proszę Państwa, piękny materiał na spór taki typowy scholastyczny. Moim zdaniem, tylko dzisiaj nie sposób to wchodzić, jest tak jak z tym stożkiem. One są czymś jednym. Poproszę o następny slajd, chociaż nie o. Teraz, proszę Państwa, teraz powinienem trochę bliżej powiedzieć na temat owego nowego myślenia,
znaczy spróbować podać jego podstawowe rysy. Zacznijmy od tego, że o ile owa druga pierwsza filozofia, czyli owa filozofia subiektywności kartezjańskiej, pokartezjańska, ma jak gdyby jednego ojca, i co do tego istnieje jasność, chociaż wiadomo, że co najmniej świętego Augustyna można pokazywać pewne pierwiastki myślowe, które jak gdyby potem znajdujemy u Kartezjusza, to jednak Kartezjusz uważany za ojca filozofii nowożytnej, to jest taka prawda podręcznikowa niezbita. Otóż to nowe myślenie nie ma takiego protagonisty. To jest grupka, która po części niezależnie od siebie, po części troszeczkę się znając, dyskutując, zmieniając listy, dochodzi do podobnych wniosków. Ta kolejność tutaj jest kolejnością urodzenia. Natomiast gdyby zabiegać o to, kto pierwszy coś opublikował, no to pierwszy powinien być Ebner. Ale ich książki, ich listy, ich artykuły pojawiają się właściwie zasadniczo, Lewinas jest późniejszy oczywiście, zasadniczo w pierwszej połowie lat 20 XX wieku. Takim najsłynniejszym tekstem, takim można powiedzieć traktatem ideologicznym, jest traktat Ja i Ty Martina Bubera. Czy ktoś z Państwa może widział polskie wydanie Ja i Ty? To Pax wydał, to ma tytuł Ja i Ty, wybór pism. Ale tam została taka ciekawostka. Ponieważ jak się zastanowić nad tym, o co chodzi ideologikom, to właściwie Buber powinien postawić tytuł Ty i Ja. Bo to jest pierwsze. Ale tytuł jest ich und du. Ja i Ty. Ale w polskim wydaniu na grzbiecie jest jakaś pomyłka. Jest napisane Ty i Ja. Podobno, mówił mi ostatnio Tarek gadać, że to nie cały nakład, tylko jakaś część nakładu wyszła z tym błędem. Ja akurat mam ten egzemplarz z tym błędem, co mnie cieszy. Te teksty, proszę Państwa, to możemy trochę jest niezręcznie powiedzieć, ale one najczęściej to nie są dobre teksty. Znaczy, im o coś chodzi, oni mają bardzo podobną ideę, w szczególności się różnią, ale oni nie są, że tak powiem, filozoficznie elokwentni. To nie jest tak jak w przypadku Kartezjusza. Te teksty mogą odpychać, mogą czymś pociągać. Żaden z nich nie może pełnić roli jakiegoś, ja wiem, manifestu. Ale przyszedł po II wojnie światowy filozof, właśnie Emanuel Levinas, który spełniał te warunki, żeby wreszcie elokwentnie wypowiedzieć to credo tej filozofii drugiej osoby, filozofii innego. Dlatego tamci mają jakieś znaczenie historyczne, ale tak naprawdę w pełni filozofem, który próbuje kroczyć tą nową drogą, jest Emanuel Levinas. Sam pytany, czy on przynależy do filozofii dialogu, się waha. Bo właśnie ta nazwa jest niezręczna i prowadząca do nieporozumień. Czy jest tam jeszcze jakiś następny slajd? Chyba już nie, prawda? Nie, prawda? Proszę Państwa, co teraz? Może wróćmy do tego slajdu z tą tabelą, dobrze? To będzie długi od końca. Co teraz, proszę Państwa, wyróżnia szczególnie jeszcze to nowe myślenie? Otóż istnieje coś takiego, taki mój pomysł, ale nie jestem do końca przekonany, jak oś myślowa. Osią myślową zarówno paradygmatu przedmiotowego, jak i paradygmatu podmiotowego jest oś podmiot-przedmiot. Kiedy przechodzimy od Aristotelesa do Kartezjusza, zmienia się jak gdyby zwrot. Odwraca się kierunek. Ale to jest struktura podmiotowo-przedmiotowa. W ramach tej struktury, proszę Państwa, nie da się wypowiedzieć sensownie drugiego, innego człowieka. Albo on staje się przedmiotem i jest, albo tak jak Kartezjusz
Nadal go nie ma. Ja wiem, tu taka maszyna, która tam gdzieś chodzi, prawda? Wy sobie wiecie, jakie kłopoty miał Katerzysz, aż po Fenowie sięgając, jakie były kłopoty z uznaniem innego, drugiego człowieka. W gruncie rzeczy polegało to na tym, że ja konstytuowało ty. U wczesnego Fichtego to się tak odbywa, że no, najpierw jestem ja to ja, no, a potem konstatuję, że wokół mnie jest jakieś nie ja. Ja i nie ja. No to potem dokonuję syntezy ja i nie ja i wychodzi mi coś takiego, co nie jest mną, ale ma w sobie jak gdyby takie ja jak ja. No i to jest ty. W uproszczeniu powiedziane, konstytucja ty. Coś wtórnego. Tymczasem osią myślową dla filozofii drugiej osoby, filozofii jesteś, jest relacja międzyosobowa, relacja ja-ty. Cała nasza tradycja myślowa, obojętnie czy przedmiotowa, czy podmiotowa, jak gdyby jest zaczaśnięta w tym schemacie podmiotowo-przedmiotowym. Ja, kiedy cię poznaję, jesteś przedmiotem mojego poznania. Poznanie, proszę Państwa, które, ja wiem, chwała mu i tak dalej, jest jednak czymś dwuznacznym. Nieprzypadkowo takie słowa jak pojęcie, pojmowanie zachowują pewną dwuznaczność. Ujęcie, uchwycenie. W gruncie rzeczy ten przedmiot pojęty jest pojmany, jest zawładnięty, jest osaczony. Wszystko cacy, jeżeli to są, że tak powiem, przedmioty martwe. Ale kiedy to jesteś ty, kiedy ty jesteś przedmiotem poznania, gdyby sobie wyobrazić takie doświadczenie, że bada cię jakiś totalny komputer i otrzymujesz jako wydruk totalną wiedzę o sobie. Pod wszystkimi względami. Siedzisz, studiujesz, czytasz to i nie jesteś w stanie się z tym zidentyfikować. Jest coś w człowieku, co jak gdyby nie da się sprowadzić do przedmiotu poznania. Nowe myślenie, filozofia jesteś, próbuje właśnie zaprzeczyć strukturze podmiotowo-przedmiotowej, odrzucić tą relację, która jest poznawaniem. Stajemy twarzą w twarz i ja nie badam twojej twarzy. Nie konstatuję, ja wiem, jakichś biegów, koloru oczu, coś takiego, tylko, jak to Buber nazwał, staję w obliczu kosmosu twarzy. Levinas mówi, że twarz wzywa. Twarz do nas mówi. Tu jest drugi motyw, o którym chcę powiedzieć. Pierwszy to był właśnie, że tamte pierwsze dwa paradygmaty mają za oś myślową strukturę podmiotowo-przedmiotową. A ten ma relacje ja-ty, relacje międzyosobowe. Proszę Państwa, zupełnie inaczej doświadczamy świata, jeżeli wychodzimy od relacji międzyosobowych. A zupełnie inaczej, kiedy wychodzimy od relacji podmiotowo-przedmiotowych. Dialogicy nie negują tej struktury podmiotowo-przedmiotowej. Tylko uważają, Buber to tak określał, że nasze ja jest jakby podwójne. Zawsze funkcjonuje jak gdyby w odniesieniu. Albo jest to ja to jest właśnie przedmiot, trzecia osoba, albo ja ty. I człowiek tak żyje, jak gdyby popadając raz w tą strukturę ja to, raz w strukturę ja ty. Ale struktura ja ty ma jak gdyby moc jakiegoś źródła. Współczesność ma się charakteryzować tym, że my coraz bardziej popadamy w to ja to. Co? Samo bycie w tej strukturze ja to jest nieuchronne. Nie można, proszę Państwa, pójść, ja wejdę do kiosku po papierosy i wejść w dialog rzeczywisty z kioskarzem. Wtedy myśmy może nie wrócili do domu. Więc jest nieuchronne funkcjonowanie w tej strukturze ja to, ale jest też nieuchronne bywanie w owym źródle, jakim jest ta relacja ja ty. Więc potem chciałem zwrócić jeszcze uwagę, proszę Państwa, na to, że to nowe myślenie próbuje zerwać z metaforyką światła i widzenia.
Filozofia cały czas miała na myśli jakieś światło, zewnętrzne czy wewnętrzne, prawda? Jasność i wyraźność widzenia, postrzegania. Natomiast to nowe myślenie mówi, że nie chodzi o światło, nie chodzi o widzenie, tylko chodzi o głos i słyszenie. Filozofia jest zdominowana jako taki przykładowy zmysł przez zmysł widzenia, zmysł wzroku. Cały szereg metafor odwołujący się właśnie do widzenia. Od Platona poczynając, albo i wcześniej. Natomiast w tym nowym myśleniu najważniejszy jest głos. Co prawda głos, niemy głos był już u Sokratesa, który słyszał negatywny, przeczący głos tego swojego opiekuna, ducha, demona, prawda? Opiekuńczego. Ale dialogicznie chodzi o to, że głos ma tylko sens wtedy, kiedy jest dwóch. Tu nie chodzi o widzenie, tu chodzi o mowę. Mowa wymaga ja i ty. Mowa jest skierowana, jest słyszana. Filozofia XX wieku na różne sposoby wskazywała na to, że człowiek odbiera coś w rodzaju wezwania. No, w myśleniu religijnym to było wezwanie idące od Boga, prawda? Ale w myśleniu chronologicznym było wezwanie idące od strony wartości. Chronologowie nazwali to moment domagania się. Że wartości etyczne właśnie mają to do siebie, że one jakby domagają się od nas urzeczywistniania. No to tajemnicza kwestia, gdyby ją chcieć zbadać ze strony ontologicznej, prawda? Heidegger z kolei mówił o tym zewie, które idzie z głębi Dasein, które pozywa Dasein z jego upadku w się. Pozywa go do bycia właściwym Dasein, czyli takim, który projektuje się na najbardziej własne możliwości bycia sobą. Dialogicy mówią o wyzwaniu, które idzie z twarzy innego. Sami możecie Państwo ocenić, gdyby pozostać przy tych trzech przykładach i przy tej wstępnej tezie, że rzeczywiście człowiek jest bytem zagadniętym, bytem wezwanym, sami możecie ocenić, czy ten pomysł, że jakaś sprawiedliwość w ogóle kieruje do mnie domaganie się, abym ja urzeczywistnił tu i teraz sprawiedliwość, czy to jest przekonujące? Na czym to domaganie się miałoby polegać? Wiadomo, że te wartości same w sobie są bezsilne, prawda? Nie mają żadnej policji ani żadnej egzekucji. Można tą sprawiedliwość zrobić tu i teraz w świecie, tylko w ten sposób, że my użyjemy naszej mocy, my się za nią wstawimy, za nią bezsilną i ją tu urzeczywistnimy. To jest, pierwsza rzecz biorąc, dosyć trudna kwestia. Jak to jest, że te wartości same, nie wartość czegoś, bo wartości same, tak jak właśnie przykładowa sprawiedliwość, domagają się od nas i my odczuwamy, może nie wszyscy, bo organ aksjologiczny nie u wszystkich jest równie rozwinięty, że jednak większość odczuwa, ma jakieś poczucie sprawiedliwości, przynajmniej tej, która jego ma dotykać, prawda? I to wezwanie heideggerowskie, które idzie z głębi Dasein. Idzie z głębi Dasein, ale jakby staje nad nim i ma nad nim władzę. To też nie ma moim zdaniem takiej siły przekonywania, jak to, o czym mówią dialogicy, o czym mówi Levinas, że wezwanie idzie z twarzy innego. Wedle tej koncepcji, która odwołuje się właśnie do mowy, do głosu, do posłyszenia i posłuchania, człowiek jest bytem zagadniętym, człowiek jest bytem wezwanym. I czy on to słyszy, czy nie, jego życie jest odpowiedzią na to zagadnięcie. W rozmaitych sytuacjach zostajemy zagadnięci, wezwani. Możemy być nie być zupełnie świadomi, że my, żyjąc tak, a nie inaczej, dajemy jakąś odpowiedź. To odpowiadanie, proszę Państwa, przechodzi w odpowiedzialność. U Bubera odbywa się to wręcz na granicy błędu gramatycznego, bo on odpowiadanie na zamienia od razu w odpowiadanie za. Język polski pozwala to rozróżnić, prawda? Ale można podać proste przykłady, gdzie my doświadczamy czegoś takiego.
Ja słabo znam Częstochowę i jak stąd wyjdę, chyba że Adam mnie odwiedzi, jak stąd wyjdę, będę błądził, idąc na dworzec, nie? Trudno to błądzi. Czekaj, Adam, odwróć, przykład. I co? I spotykam faceta, na przykład profesora Ryszarda, nie znam go, i mówię, przepraszam, jak tu dojść na dworzec, nie? Został zagadnięty. Stawiam mu pytanie. Wiem, co odpowiada na to pytanie. On, odpowiadając na to pytanie, może się zarazem poczuć odpowiedzialny za moje trafienie na dworzec. Nie musi. Może mnie wysłać w tą stronę, bo jest złośliwy, na przykład, nie? Ale generalnie może skończyć na sobie, jak odpowiadamy na zagadnięcie, na to pytanie, to ten człowiek, jakby, który pyta, jakby się nam się powierzył. Jakby się zdał na nas. I teraz od nas zależy, czy on na ten dworzec trafi, na ten poziom zdąży, czy nie. To jest taki właściwie najprostszy przykład, który pokazuje, że fenomen odpowiadania na przechodzi w odpowiadanie za. I teraz on jest odpowiedzialny za to, czy ja na ten dworzec trafię i wrócę do domu na noc. Jak tam z czasem stoimy? Proszę Państwa, jeszcze jeden wątek bym poruszył, bo czas powoli się kończy. Wątek bardzo trudny. Mianowicie, może dwa, żeby się uzupełniało. Jedną z konsekwencji tego zwrotu kartezjańskiego jest tak zwana filozofia pojedynczego. Pojedynczy, na przykład termin Kierkegaarda, prawda? Jego substancją jest wolność. Ale proszę Państwa, jeżeli ja jestem pojedynczy, to moja wola jest sama, jest samowolą. Biologicy zaprzeczają pojedynczości. Uważają, że my jesteśmy w sytuacji, w relacji z drugim, jesteśmy w sytuacji dualnej. Grzybach w takiej sytuacji mówi o dualnej woli. Wolność nie jest zapodmiotana w pojedynczym. Wolność zapodmiotana w pojedynczym jest nieporozumieniem, jest zafałszowaniem. Wolność dokonuje się w relacji. Wolność jest zapodmiotana w dwóch wolach. Dobrze to oddaję formułę modlitwy. To nie musi akurat być ta formuła stosowana tylko do Boga. Bądź wola Twoja. Co to znaczy bądź? To jest wyrażenie mojej woli. Ja wyrażam moją wolę, żeby była Twoja wola. Bądź wola Twoja to ma jak gdyby za podstawę dwie wole. Tą wolę dualną. Dlatego nowego myślenia wiele rzeczy wymaga przemyślenia od nowa, żeby ukazać ową dualność. My tego nie bardzo rozumiemy. I to samo dotyczy prawdy. No polecam chociażby esej Gadamera na temat prawdy. I to samo dotyczy odpowiedzialności. To, że odpowiedzialność jest dualna, że zasadniczo chodzi nie o odpowiedzialność za moje czyny, egologicznie, tylko odpowiedzialność za innego, prawda? No to jest łatwiej zrozumieć, ale pytanie o to, czym jest odpowiedzialność, ciągle nie jest zadane, nie będzie dzisiaj zadane. Ważne tylko, żeby sobie uświadomić, że nie wiemy, co to jest odpowiedzialność. Bo nie chodzi o odpowiedzialność prawną, ani odpowiedzialność moralną. Chodzi o odpowiedzialność, która byłaby pojęciem na tym samym poziomie, co wolność. I dostęp do zrozumienia owego nowego myślenia utrudniło nam pewne gramatyczne zapomnienie. I o tym jeszcze powiem na końcu. Są takie wyrazy, proszę Państwa, jak ja wiem, spodnie, rajtuzy, kalesony, gacie, portki, majtki, slipy, co tam jeszcze. One mają coś osobliwego. Widzicie, co mają osobliwego? Nie odmieniają się przez liczby. Gramatycy twierdzą, że są tak zwane pluralia tantum. To znaczy słowa, które mają tylko liczbę mnogą. Inny przykład. Nożyce, szczypce, obcęgi, kleszcze, cążki, usta też. Co tam jeszcze? To samo. Nie odmieniają się przez liczby. I gramatycy twierdzą, że to są pluralia tantum, czyli liczba mnoga, która zastępuje i pojedynczą.
I ostatni przykład. Czasy, ferie, wakacje, urodziny, imieniny i tak też się nie odmieniają przez liczby. Ale to są, proszę Państwa, też pluralia tantum. Ale to są moim zdaniem prawdziwe pluralia tantum. Dlaczego? Dlatego, że te słowa nazywają coś, co jest powtarzalne, wielokrotne. I tu rzeczywiście można się zgodzić. Natomiast sądzę, że gramatycy nie mają racji, kiedy o tych pierwszych przykładach mówią, że to są pluralia tantum. Dlaczego? Dlatego, że to są słowa, które dotyczą czegoś, co zostało zapomniane. Mianowicie liczby podwójnej. Za każdym razem tam jest jakieś dwa w jednym. W tych wszystkich przykładach, od spodni poczynając, potem nożyc poczynają, jest dwa w jednym. Państwo wiecie, że język grecki, język polski miały liczbę podwójną, liczbę dualną. Zasadniczo językoznawcy są szczęśliwi, że języki zagubiły tą liczbę dualną. Bo wiadomo, język do noży do prostoty. Ale proszę Państwa, mądrzejsi, filozofia przed Humboldt, uważają, że to dramat. Że myśmy zagubili zdolność rozumienia czegoś. O co chodzi? Chodzi o to, że przejście od 2 do 3 jest, nie jest przejściem ilościowym. To nie chodzi o to, że numeryczne 2 przechodzi w numeryczne 3. To chodzi o to, że coś, co było jednym, co było jakąś parą, przechodzi raz w 3. I to jest skok jakościowy. Myśmy zrobili z dwójki również mnogość. Numeryczną dwójkę. Jedno obok drugiego, 2. Ale są byty, są sytuacje, gdzie to 2 nie jest numerycznym jednym obok drugiego. Tylko jest 2, jest dwójką jakoś związaną. Język nieprzypadkowo posiadał liczbę podwójną. Język polski też. Moim zdaniem te pierwsze przykłady, które podałem, to są przykłady liczby podwójnej. Bo jeżeli ja wiem, Państwo z tych rajtów odetniecie nogawki, to będą już pojedyncze nogawki. Dwie, prawda? Jedna i druga. Natomiast... Para. Proszę? A para, obaj. To są ślady liczby podwójnej. Czyli tak zupełnie tak. Nie zagubię. Tylko, że... Znaczy, istnieją resztki. Istnieje więcej przykładów. Ale generalnie idzie mi o to, że prawdopodobnie gdybyśmy nasze myślenie zachowało liczbę podwójną, byśmy lepiej zrozumieli to, co teologicy nieraz mówią, na przykład o woli dualnej, o woli podwójnej. Wolność nie realizuje się w pojedynczym. Jeżeli ta wola jest sama, to jest samowolą, czy swawolą, nie wolnością. Proszę Państwa, to jest taka krótka charakterystyka tego, z czym występuje owo nowe myślenie. To nie jest myślenie, które jest domknięte. To jest projekt nowego myślenia, który próbuje zaczynać od jesteś, od ty. Próbuje wyjść poza strukturę przedmiotowo-podmiotową, próbuje pokazać, że prawdziwą naszą rzeczywistością jest relacja międzyosobowa, relacja ja-ty. Dziękuję, bo już się trochę wyczerpałem.